Kochani, dzisiaj witam się z Wami z Zielonej Góry. Właśnie wyszłam z pociągu, złapałam jeszcze kawę, kanapkę, nie zdążyłam ściągnąć maski. Teraz mam rękę zajętą kawą, telefonem, więc za chwileczkę to zrobię. Wybaczcie mi tę maskę. A przyjechałam do Zielonej Góry na otwarcie pierwszej perfumerii Sephora w Zielonej Górze, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Także zabieram Was ze sobą. Oczywiście pokażę wszystko, jak już będę na miejscu. Ta pierwsza perfumeria Sephora znajduje się w galerii handlowej, w centrum handlowym Focus Mall w Zielonej Górze. Dopiję kawę, usiądę gdzieś sobie tutaj, może nawet na takim murku, zjem i łapię taksówkę i pędzę do galerii. Zabieram. Dojechałam do galerii, od razu na wejściu Sephora zaprasza, poziom plus jeden, to idziemy. Jestem pierwszy raz w ogóle w Zielonej Górze. Szkoda, że nie mam dzisiaj tyle czasu, żeby gdzieś tutaj jeszcze połazić poza galerią. Oj, proszę, Sephorka jest i tutaj. Wielkie otwarcie, czyli dzisiaj 28 sierpnia. W galerii jeszcze puściutko, bo jest otwarta od 9, a jest za dwie. O, ale muzyczka się włączyła, więc chyba już za chwilę będzie otwarcie. Sephora otwiera się w nowej części tej galerii. I już tutaj po lewej stronie widzę. Tak, to będzie Sephora. Złapałam kawę w Brycanie i tutaj mam w pudełku jeszcze tartę śliwkową, bo jestem już trochę głodna. A muszę jeszcze na chwilę wrócić do perfumerii, bo chciałam jeszcze dograć jakąś relację. Póki co szukam miejsca do naładowania telefonu i tutaj chyba z boku będzie. Więc siądę sobie trochę tak na kolanie, zjem, no ale zjem. O, jest. Dobra, to siadamy i jemy. Powiem Wam, że technologia to jest coś niesamowitego. Ja podłączyłam na kabel, bo mam szybko ładującą ładowarkę, ale jeżeli nie macie przy sobie ładowarki, to ciach, kładziecie na taki punkcik i telefon się ładuje. No i gapa jestem, bo bym zjadła, bym nie pokazała Wam, jak wygląda ta tarta śliwkowa. Duży kawałek, no ale nie będę targać do pociągu, więc postaram się zjeść w całości. Wygląda smacznie. Jest i moje ukochane tart. Uwielbiam. Beauty to go, produkty w takich mniejszych pojemnościach. Ja bardzo często kupuję właśnie albo na urlop, albo też wtedy, jak chcę przetestować jakiś produkt i nie jestem pewna, czy kupować pełnowymiarowe opakowanie, bo w tych produktach Beauty to go jest naprawdę bardzo duży wybór. Mnóstwo marek dostępnych na wyłączność w Sephora. Marka, którą ja dopiero poznaję, ale już kilka produktów, te, które używałam, bardzo mi się spodobały. Moja ukochana Sephora Collection. Ostatnio Wam pokazywałam maski te migdałowe. O, te. A jest jeszcze arbuzowa. Bardzo lubię też te maski. Płacię takie pojedyncze. Są też w słoiczkach. Naprawdę mega, mega fajny wybór. Jeszcze z Sephora Collection chętnie bym Wam pokazała produkty inne, ale o, tutaj są jeszcze. I
ja jeszcze tego balsamu do ust nie miałam, ale chyba sobie go dzisiaj właśnie wezmę, bo jest bardzo polecany. Ja używam teraz takiego hita w mojej pielęgnacji ust, ale o tych balsamach dużo dobrego słyszałam i dzisiaj sobie pewnie wezmę. 29 zł kosztuje. Tu mamy jeszcze produkty do kąpieli. Zrobię jeszcze taką szybką przebieżkę po tych produktach. Marka Fresh, uwielbiam tę markę, byłam w przepięknym salonie w Nowym Jorku. Herborian, super krem BB i CC, BB i CC. Marka Origins, też marka dostępna na wyłączność Sephora. Też bardzo polecam Wam tę maskę nawilżającą, super nawilżającą, jeżeli macie problem z przesuszoną cerą. Ostatnio też testowałam ten podkład, bardzo fajny jest i mam jeszcze peeling, ale tego peelingu tutaj nie widzę. Peeling do twarzy bardzo też fajny. O, ale ten produkt też mam, fajny bronzer. Tu marka, której ja nie znam, ale mam nadzieję, że będę miała okazję kiedyś poznać. Kochani, łapię teraz koszyk, powrzucam kilka rzeczy do koszyka, te, które zamierzam kupić i będę się szykować do wyjścia na dworzec. O, i tutaj jest marka właśnie i to są balsamy, które ja uwielbiam, polecam absolutnie, to jest najlepszy balsam do pielęgnacji ust, jaki kiedykolwiek używałam. Przepraszam, kochani, może trochę chaotycznie teraz nagrywam, ale ja wcześniej robiłam dla Sephory relację z otwarcia tej Sephory, tej perfumerii w Zielonej Górze, w galerii Focus Mall i po prostu już nie pamiętam, co tam mówiłam, a co tutaj i nie chciałabym się powtarzać. Także może trochę chaotycznie wychodzi. Bardzo mi się podobają te palety nowe Huda. Przepiękna kolorystyka i chyba się zdecyduję na zakup tej. Zobaczcie. Chociaż każda piękna i każdą bym widziała w swojej kolekcji. Ja wiem, że to może kolory nie dla wszystkich, nie na każdą okazję, ale ja bardzo lubię palety cieni i pewnie skompletuję wszystkie. Powiem Wam, że bardzo słabo jest tutaj to wszystko rozpisane. Niby peron trzeci. Dobrze, czyli tutaj. No zobaczmy. Peron trzeci, odjazdy. 12:52 mam. Okej, jest. Ale tu jest peron drugi. Kurka. No nic. Jezu, kochani, udało się, musiałam się kogoś zapytać, powiem Wam, dwa perony, a tak słabo wszystko jest tutaj rozpisane. Na bilecie peron trzeci, którego w ogóle tutaj nie ma, no ale się zapytałam i jestem, czekam teraz na pociąg. A się zdyszałam przy tym, no ale buty już przebrałam, przynajmniej tyle. Dobra. Stoję i czekam. Ja już dojechałam. Odbieram sobie autko z parkingu na dworcu. 4 dyszki płacę i wracam do domu. Muszę przyznać, kochani, że pomysł pojechania pociągiem do Zielonej Góry to był naprawdę bardzo dobry pomysł. Ja w ogóle nie jestem zmęczona podróżą do Zielonej Góry. 2 godzinki w jedną, 2 godzinki w drugą. Auto zostawiłam na parkingu tutaj na PKP we Wrocławiu, więc rano też nie musiałam taksówki zamawiać, tylko sobie właśnie zostawiłam auto i teraz sobie je odebrałam. Przepraszam, że tak przyciągam tę gadkę, ale muszę zwrócić uwagę na wiele czynników tutaj na drodze. No i jadę już do domu. Bardzo, bardzo się stęskniłam za Bluśką, za Tomaszem też. Teraz jesteśmy tydzień już cały czas razem i no i jest większa tęsknota niż normalnie. Dostałam jeszcze informację SMS od InPost, że już czeka paczka w
paczkomacie, więc jeszcze podjadę do paczkomatu, bo mam go niedaleko domu i odbiorę tipi dla Blue, bo ona w klatce kennelowej jakoś tak niekoniecznie chce sobie zamieszkać, więc zamówiliśmy jeszcze taki namiocik tipi dla piesków. No i zobaczymy, może jej się to spodoba. Także póki co znikam teraz, żeby bezpiecznie dojechać do domu i wracam jeszcze potem. Wróciłam do domu i widzę, że Tomek skończył też tę ścianę, bo w międzyczasie zdecydowałam, że tutaj na tej ścianie będą jeszcze jakieś półki na kawę, na filiżanki, także wszystko jest skończone, ściany w kuchni mamy ogarnięte, bardzo ładnie to wygląda, nie ma jeszcze tutaj super porządku, ale na pewno będzie. No i muszę wreszcie tę roletę rzymską tutaj zamówić, musimy jeszcze też w IKEA dokupić takie rurki do powieszenia na te ściany, nie wiem jak to się fachowo nazywasz, sprawdzę z ciekawości. Teraz jeszcze pojedziemy na takie szybkie zakupy, więc przebiorę się, ale widzę po sobie, że widać po mnie, że już jestem bardzo zmęczona, bo dzisiaj znowu wstałam przed czwartą podróż, trochę emocji i dopiero jestem w domu, jest około 17. No ale bardzo fajny dzień za mną. Przyszła mi też włóczka, jeszcze jej nie otworzyłam, ale dzisiaj otworzę i sprawdzę, co z niej będę mogła zrobić, bo pierwszy raz tę włóczkę zamawiałam, także nie wiem jaka jest i co będę mogła z niej zrobić, ale mam dzisiaj chęć właśnie na takie popołudnie, wieczór już typowo relaksowo z serialem i z szydełkiem. Sukienka, którą mam na sobie, ja ją jeszcze Wam na pewno pokażę w którymś z odcinków Daily Vloga, może właśnie w jakimś takim mierzymy, to sukienka z She Clothes, bardzo lubię tam kupować sukienki, a ta ma piękny wzór. Także kochani, zmykam, do zobaczenia, do usłyszenia jeszcze potem. Jeny, wiecie, dopiero teraz otworzyłam te kamienie szlachetne i te wszystkie inne rzeczy, które będę używać do robienia biżuterii. Odłożyłam te paczki, miałam je ochotę od razu odpakować, żeby zobaczyć. Ja po prostu bardzo się cieszę na takie rzeczy. I w natłoku wielu innych obowiązków zapomniałam o tym. Zamówiłam tym razem jeszcze takie inne elementy ozdobne do powieszenia właśnie przy naszyjnikach. Zobaczymy, co wymyślę. Kocham malarstwo. Malachit, przepiękne rzeczy wychodzą, właśnie biżuteria z malachitem. Zrobiłam kilka pięknych bransoletek, które z przyjemnością noszę. To nie pamiętam, co to zamówiłam za kamień. Sodalit, taki granatowy, bo mam właśnie też taki sznurek fajny granatowy do zrobienia naszyjnika. To, jejku, wiecie co, nie pamiętam, co to jest, ale mam jeszcze fakturę, więc zobaczę na fakturze. No i takie zawieszki. Ostatnio robiłam też właśnie naszyjniki z tymi zawieszkami. Przepięknie wyglądają. Tej nie miałam ostatnio zawieszki. To będę mieć. No i tutaj są jeszcze... też jest taki większy... Jak ciężko mi złapać. Taki większy malachit. Ten, który wcześniej tu pokazywałam, to są... takie kulki facetowane, a tutaj jest gładki, jest hematyt, uwielbiam też hematyt w takich właśnie różnych biżuteryjnych dodatkach. No pięknie to wszystko wygląda. I tu jeszcze zamówiłam taki ring, koło do łapacza snów. Mam chęć zrobić jakiś swój, jak mi wyjdzie, albo nawet jak mi nie wyjdzie, to też Wam pokażę. Chociaż myślałam, że będzie większy, nie sprawdziłam też rozmiarówki. Widzę, że to jest 10 cm, no ale od takiego małego można zacząć. Więc na dniach, jak będę łapać jakąś wolną chwilę, to na pewno będę Wam też pokazywać na bieżąco efekty mojego rękodzieła. Uwielbiam to robić, powiem Wam, że to tak relaksuje. Już samo obcowanie z kamieniami szlachetnymi naprawdę daje dobrą energię. Wzięłam kąpiel i powiem Wam, że odpłynęłam na chwilę. Rzadko zdarza mi się zasnąć tak w ciągu dnia, a teraz na 20 minut po prostu odleciałam. Włosy mam jeszcze mokre, także idę szybciutko wysuszyć, żeby nie było afery, bo ja jak włosów nie wysuszę suszarką, to potem mam straszliwie wygniecione, także idę sobie przygotować włosy.
przygotować, jeszcze chyba śpię, zrobić włosy i no i chyba już dzisiaj tylko będzie jakiś serial, odpoczynek, coś na szydełku porobię, a my kochani widzimy się i słyszymy w kolejnym odcinku. Ściskam ciepło i do zobaczenia.